sobotę, 10 grudnia, w zespole szkół numer 3 w Sanoku, siatkarze TSV Sanok zmierzyli się z liderem rozgrywek trzeciej ligi podkarpackiej, Anilaną Rakszana. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem zespołu gości w stosunku 0-3. Bardzo wyrównany mecz, drużyna z Sanoka bardzo podniosła poprzeczkę dzisiaj. Duży rozwój do przodu, jeżeli chodzi o tą drużynę. Uważam, że mecz mógł się skończyć równoznacznie z wynikiem 3-0 dla tamtej strony. Drużyna zasłużenie lepsza, mająca troszkę więcej szczęścia i w tych najważniejszych momentach wygrywająca punkty, bardzo ważne. Czego dzisiaj zabrakło zespołowi Sanoka? Myślę, że wiary w zwycięstwo. Mobilizowałem jak mogłem tylko drużynę, niemniej jednak gra z kontry nam się troszkę nie układała i w tym widziałbym naszą porażkę. Na początku na pewno trzeba powiedzieć, że Rakszawa to rywal z najwyższej ligowej półki. Chłopaki mają jasno określony cel, a tym celem jest awans do drugiej ligi. No i, ale my w sumie bardzo lubimy grać z takimi przeciwnikami. Lubimy, jak jest ta poprzeczka postawiona bardzo wysoko. Wtedy się dodatkowo mobilizujemy i widać, że ta motywacja jest na najwyższym poziomie. Jeśli miałbym wskazać to, co dzisiaj zadecydowało o tym, że przegraliśmy, chociaż wszyscy, którzy byli na meczu, dobrze wiedzą, że ten wynik nie odzwierciedla tego, co się działo na parkiecie. Mimo że przegraliśmy 0-3, to było dużo walki. Praktycznie tego drugiego seta to nie przeciwnicy wygrali, tylko my go sprezentowaliśmy naszym dzisiejszym rywalom. Kontrataki to jest to, co dzisiaj nas bolało najbardziej i to, z czym mieliśmy największy problem. Nawet gdy udawało się już zatrzymać tą piłkę po ataku przeciwnika, mieliśmy problem z kończeniem własnych akcji. No a wiadomo, że to są właśnie akcje za dwa punkty, no bo my zyskujemy, a rywal nie zyskuje. Także to są akcje za dwa punkty i takie kontrataki trzeba wykorzystywać, takie kontrataki trzeba ćwiczyć i dzisiaj to był klucz do zwycięstwa właśnie przeciwników. Podopiecznych Macieja Wiśniewskiego czeka wyjazd na pojedynek z akademikami z Rzeszowa. Natomiast najbliższy mecz w Sanoku dopiero w przyszłym roku.